Cześć, witam Was w nowym filmie i dzisiaj chciałam pokazać Wam mniej więcej jak wygląda moja pielęgnacja twarzy. Powiem Wam szczerze, że już raz nagrałam ten film, ale było tak tragiczne światło, że stwierdziłam, że nagram go jeszcze raz, nie chcę wrzucać takiej byle jakości, więc jestem tutaj tydzień po tym, jak nagrywałam tamten film i nagram go jeszcze raz. Mianowicie pomysł na ten film zrodził się stąd, że Wy prosiłyście mnie, żebym mniej więcej wypowiedziała swoją opinię na temat pielęgnacji kosmetykami The Ordinary. Wiecie, że właśnie tej pielęgnacji w większej mierze używam i dlatego stwierdziłam, że już po takim dłuższym czasie jej stosowania mogę coś tam Wam na ten temat powiedzieć, ale zacznę sobie od użycia nowości w mojej kosmetyczce i jest to coś marki Avène, chyba mówiłyście, że to się wypowiada Avène, i jest to woda termalna i używam jej od jakiegoś tygodnia i spryskuję nią sobie skórę po umyciu twarzy żelem. Właśnie przed chwilą umyłam sobie twarz żelem i ta skóra zazwyczaj po umyciu jest tak delikatnie ściągnięta i właśnie ten produkt pomaga mi ją trochę tak jakby rozluźnić. I tak na sam początek zaznaczę, że zdaję sobie sprawę, że tych serów tutaj jest dosyć sporo, ale powiem Wam, że ja ich używam tak raczej intuicyjnie, nie używam i rano, i wieczorem wszystkich, ale pokażę Wam, jak używam właśnie dzisiaj wszystkich, dlatego że po prostu chciałabym się wypowiedzieć na ich temat i pokazać Wam, jak ich używam. Dlatego zaczynam sobie od produktu właśnie marki The Ordinary Caffeine Solution 5% plus EGCG. I na początek też warto wspomnieć, że ja te produkty, tym, które zakupię i które będę używała, kierowałam się po przeczytaniu recenzji na blogu perfectbasic.pl, także polecam Wam i odsyłam Was tam. I też jeśli chodzi o takie, powiedzmy, suche informacje, to powiem Wam, to będę może czytała, czy tam posiłkowała się po prostu informacją z tego bloga, żebym Wam powiedziała, jak najlepiej właśnie, jak one działają. I pierwsze to właśnie serum z kofeiną, ono jest pod oczy, dlatego ja nabieram sobie zawsze odrobinkę dosłownie, znaczy pod oczy i ogólnie na okolice wokół oczu. I tak bardzo delikatnie sobie muskam tą skórę pod oczami i wokół oczu, po czym wklepuję tutaj delikatnie właśnie w tą skórę. I jeśli chodzi o to serum, to właśnie tutaj przeczytam. W składzie ma kofeinę, wyciąg z zielonej herbaty i kwas hialuronowy. Ono odświeża spojrzenie, zmniejsza cienie i obrzęki pod oczami. I powiem Wam tak, będę Wam właśnie tutaj starała się powiedzieć, jaką ja zauważyłam różnicę i czy w ogóle zauważyłam po stosowaniu tych produktów. I tego serum używam od samego początku, odkąd zainteresowałam się tymi kosmetykami, czyli od kilku miesięcy już w tym momencie. I powiem Wam, że różnica jest. Nie jest to jakieś niesamowite ujędrnienie, ale faktycznie te cienie troszeczkę się zmniejszyły. Jak wiecie, ja mam dosyć widoczne te obrzęki pod oczami. Nie mam takiej napuchniętej tutaj tej skóry, ale właśnie cienie pod oczami mam dosyć widoczne, dlatego że mam dosyć głęboką tutaj tą dolinę łez, także właśnie ten cień jakby naturalnie się tworzy, ale oprócz tego cienia, który naturalnie się tworzy poprzez to wgłębienie, to ja miałam zawsze dosyć ciemne obrzęki. One nadal tam są, ale naprawdę mam wrażenie, że odkąd go używam, to jest to trochę mniej zauważalne. Kolejny produkt, którego będę używała, to jest nowość w mojej kosmetyczce i szczerze mówiąc nie widziałam go na tym blogu, tylko poleciła mi go pani w sklepie, dlatego że wcześniej używałam tylko czegoś, co za chwilę też Wam pokażę, czyli czegoś na niedoskonałości, na wypryski, ale w tej chwili akurat kiedy to nagrywam, mam tutaj coś mi wyskoczyło wczoraj i denerwuje mnie, bo już dawno nic mi nie wyskakiwało, ale jak widzicie kolor mojej cery jest bardzo, bardzo nierówny, a to dlatego, że pozostawały mi takie blizny i przebarwienia właśnie po niedoskonałościach, bo mam wrażenie, że dobra, powiedzmy o tym. Tutaj ten kolejny produkt, o którym chciałam powiedzieć na niedoskonałości, to się nazywa niacinamid 10% i cynk 1%. I co to oznacza? Jest to serum z witaminą B3, czyli ta tutaj tajemnicza nazwa niacinamid, to jest witamina B3 oraz właśnie cynk w stężeniu 1%. I on ma za zadanie działać przeciwutleniająco i pomagać w leczeniu trądziku, zmniejszać redukcję sebum i zwężać pory. I generalnie właśnie ja starałam się tego używać głównie punktowo, właśnie tam, gdzie najczęściej wyskakują mi jakieś niedoskonałości, czyli tutaj
na brodzie i tutaj mam często jakieś niespodzianki, no i tu właśnie, gdzie mam pootwierane pory, delikatnie tutaj wokół nosa. Akurat tutaj, tak jak mówię, coś mi wyskoczyło, więc ja sobie nałożę to, ale najpierw właśnie chcę nałożyć ten nowy produkt, dlatego że właśnie mam wrażenie, że odkąd używałam tej witaminy B3, to rzadziej mi wyskakują te niedoskonałości. Ja miałam naprawdę spory problem z tym i wy czasami, teraz odkąd używam lepszego aparatu, to piszecie mi niemiłe też są komentarze, że mam tragiczną skórę, pełno jakichś syfów, w cudzysłowie, ale nie, to nie są żadne syfy czy krosty. To są po prostu przebarwienia, bo to nie jest ponad skórą, to są przebarwienia, które mi zostały po tych wypryskach, które miałam jakiś czas temu. Dlatego właśnie zdecydowałam się teraz sięgnąć po coś na przebarwienia, nie na niedoskonałości, stąd ten kwas askorbinowy, to się chyba mówi, ascorbic acid, i właśnie to poleciła mi pani na stoisku The Ordinary. Możecie w ogóle te kosmetyki kupić online i ja sobie to delikatnie wklepuję dosłownie odrobinę na właśnie te miejsca, gdzie mam przebarwienia. Właściwie te przebarwienia mam już teraz na 90% twarzy. Sama mi się wydaje, że sobie to narobiłam. Używałam też peelingu kwasowego, po którego użyciu nie używałam nic z filtrem przeciwsłonecznym, dlatego mam wrażenie, że te przebarwienia też się pojawiły, bo kiedyś nie miałam aż tak widocznych. No ale cóż, no teraz używam właśnie tego na przebarwienia, tyle że nie powiem Wam nic więcej na jego temat, dlatego że dopiero co zaczęłam go używać, nie wiem, od tygodnia może go używam, więc nie widzę jeszcze żadnej różnicy. Ale jeśli chodzi właśnie o ten, o tą witaminę B3 z cynkiem, no to tak jak mówię, różnica nie jest jakaś niesamowicie ogromna, ale faktycznie jest trochę po prostu widać, że rzadziej mi cokolwiek wyskakuje. No i tak jak mówię, tutaj gdzie przeważnie mi coś wyskakuje, to też delikatnie sobie wklepię, ale jeśli chodzi też o to, że to serum w teorii ma zmniejszać widoczność porów, no tego niestety nie zauważyłam, miałam dosyć mocno pootwierane pory tutaj wokół nosa, no i niestety odkąd go używam, a zużyłam już połowę buteleczki, no to nie zauważyłam, żeby to pomogło w tych pootwieranych porach. I przedostatnie serum, którego tutaj użyję, to będzie Argirelin Solution 10%. I przeczytam Wam, jak nazywa się to po polsku, dlatego że jest to dosyć taka nazwa bardzo mocno chemiczna. Acetylheksapeptyd 8, czyli peptyd, który skutecznie wygładza zmarszczki mimiczne. No i powiem Wam, że faktycznie to serum działa. Słyszałam takie określenia, że to jest botoks w butelce i powiem Wam, że aż takiej ogromnej różnicy nie widzę. To serum jest bardzo płynne tak w ogóle. Te poprzednie były takie dosyć gęste, powinnam Wam mniej więcej o tym powiedzieć. Ja używam tego serum tutaj na czoło, gdzie ja mam dosyć intensywne zmarszczki mimiczne i tutaj pomiędzy brwiami ja mam bardzo taką skłonną do intensywnej mimiki twarz. I słuchajcie, tutaj gdzie nakładałam to serum kafein wcześniej, też pod oczami delikatnie sobie wklepuję właśnie to serum. Dosłownie odrobinę. I powiem Wam, że tutaj to robi ogromną różnicę, bo nie dosyć, że nawilża mi tą strefę pod oczami, to działa w sumie trochę jak krem pod oczy. To naprawdę fajnie ta skóra jest ujędrniona. Wiecie, ja dużo nakładam makijażu, codziennie się maluję, nagrywam, robię zdjęcia, po prostu tego makijażu jest opór na mojej twarzy i tutaj pod oczami, no niestety, ale w moim wieku zaczyna być widać zmarszczki i po prostu ta skóra nie jest tak elastyczna, dlatego muszę dbać o tą skórę i mam wrażenie, że to serum naprawdę bardzo mocno pomaga. Ja lubię sobie też delikatnie je tutaj na szyję wklepać, dlatego że na szyi bardzo widać oznaki starzenia. Ja już zaczynam mieć małą obsesję na tym punkcie i po prostu nie chciałabym tutaj mieć szybko zmarszczek. Jak to się mówi, przezorny zawsze ubezpieczony. Także no naprawdę to serum zdecydowanie pomaga i bardzo, bardzo fajnie ujędrnia skórę. No i jak zauważyłyście, użyłam go w połączeniu z tym kafein i wszystkie te produkty praktycznie możecie ze sobą mieszać. Możecie je wymieszać na dłoni albo właśnie tak jak ja, nałożyć jeden na drugi w małej ilości i jak najbardziej też będzie ok. I teraz najbardziej skoncentrowany produkt z całej marki, czyli tak zwany bufet, który ma w sobie po prostu wszystko, czego możemy zapragnąć. Możecie tutaj zerknąć, nie wiem czy widzicie, że praktycznie całą buteleczkę zużyłam właśnie ostatnio, jak byłam, to kupiłam sobie zapas. I co tutaj mogę Wam powiedzieć, to produkt ten ma w składzie imponujący koktajl składników zmniejszających oznaki
starzenia, kwas hialuronowy, gliceryna, aminokwasy, probiotyki i kompleksy peptydów. Ma lekką żelową formułę, także to w 100% prawda. Ta formuła jest naprawdę bardzo fajna i taka lekka, dzięki czemu świetnie łączy się z innymi produktami, także jeśli potrzebujecie, tak jak ja, tutaj innych też produktów, one będą się ze sobą ładnie łączyły i ja odrobinę tego serum znów wklepuję praktycznie na całą twarz. Staram się tak delikatnie go właśnie wklepać po rozsmarowaniu. I również tutaj na szyję i na dekolt staram się nałożyć to serum. Używam go zawsze rano i czasami też wieczorem, w zależności od tego, jak po prostu czuje się, powiedzmy, moja skóra. I to serum daje efekt takiej złagodzonej tej cery. Nie ma żadnych takich, nie ma takiej ściągniętej tej skóry, nie ma podrażnień. Ta skóra wydaje się taka bardzo mocno ujędrniona, także naprawdę jest to chyba mój ulubiony produkt z całej linii The Ordinary, bo on daje efekt takiej właśnie fajnie jędrnej cery. Także jeśli chodzi o produkty The Ordinary, to by było na tyle. I na koniec używam kremu do twarzy i słyszałam wasze bardzo różne opinie na jego temat, bo ostatnio go zakupiłam i jest to Effaclar Duo Plus z SPF 30 z marki La Roche-Posay. Mam nadzieję, że teraz dobrze mówię. Ktoś mi napisał, że tak to się podobno wymawia. Także ja właśnie używam tego produktu i tak jak mówię, w związku z tym, że używam produktów kwasowych, to chciałam coś z SPF właśnie w tym produkcie. Pisałyście mi, że ten produkt mocno wysusza waszą skórę. Ja go używam już w tym momencie od 2 tygodni, zawsze rano i nie zauważyłam tego. Oczywiście będę brała to pod uwagę i jeśli zauważę jakieś najmniejsze przesuszanie, bo używam też żelu tego Effaclar do mycia twarzy, to jeśli zauważę cokolwiek, to będę po prostu naprzemiennie z innymi produktami stosowała te właśnie kosmetyki La Roche-Posay, ale póki co nie zauważyłam nic takiego i moja skóra całkiem dobrze się po nim czuje, tyle że no nie potrafię wam powiedzieć, czy faktycznie spełnia swoje zadanie i zapobiega tym niedoskonałościom, dlatego że no jak na razie zauważyłam dużą różnicę po tym niacinamid, czyli po tej witaminie B3 z cynkiem, a tego używam od tak krótkiego czasu, że ciężko mi jest powiedzieć, ale stwierdziłam, że uwzględnię go tutaj, żebyście widziały po prostu, jak wygląda taka moja pełna pielęgnacja twarzy. No tak jak mówię, ja tego używam bardzo intuicyjnie, nie zawsze sięgam po wszystkie te produkty, chociaż nie uważam, żeby to obciążało, bo czasami jak właśnie zrobię taką pielęgnację jak dzisiaj i nałożę wszystko, ale naprawdę w bardzo małych ilościach i po prostu łączę to ze sobą, to mam wrażenie, że to daje mi takie połączenie idealnego serum dla mojej skóry, więc możemy fajnie sobie tutaj bawić się tymi produktami i dopasowywać je do swojego rodzaju cel. Także mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Wyprosiłyście mnie o niego, także mam nadzieję, że jakoś sprostałam waszym oczekiwaniom. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dajcie kciuk do góry, jeśli ten film wam się podobał i był w jakiś sposób pomocny. Subskrybujcie też mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, buziaki. Pa, pa! I think that I'm going to hiding somewhere.